Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no, widzimy się w grze Talented. Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami, dziś testujemy bandyta. Tak, dużo pocisków, limitowana amunicja i złoto. Nie ruszałem, nie wiem jak wygląda nic, klasycznie. Ale co ważne, mogę wam powiedzieć, wiem jedną rzecz. To nie jest ostatnia klasa. Oj nie. Istnieje jeszcze jedna, obecnie w produkcji. Będzie ją alchemik, tak z góry powiem. Ale jak on będzie działał do końca, jeszcze nie wiadomo. Ale tak, gram dzisiaj na 9, co znaczy, że będzie jeszcze więcej hapeków u wrogów. I teraz tak. A, wybaczcie cięcie, ale tak, ważne sprawy domownikowe. Więc reasumując, musimy wybrać jeszcze zdolność. Do wyboru mamy Vanishing Powder, 10 sekund odnowienia, kosztuje 5 monet. I powoduje, że wrogowie mogą chodzić bezcelowo prawo, lewo, prawo, lewo, czy górę, dół, po prostu w tej wewce. Ale ja jednak wezmę najpierw, jakoś to pierwsze podejście z bandytą ever, no coin flipa. Głównie dlatego, że zazwyczaj najpierw biorę tą domyślną zdolność, potem tą drugą testuję i tak dalej. Ale tak, rzucamy monetą, która zdaje 3 obrażenia. Na początku to jest atak plus 10% złota. Damage'a każdemu wrogowi. Jeśli ubije wroga, zdobywamy monetę. Fajna rzecz. Odnowienie 6, kosztuje monety i spell power 3 chyba? Tak czy inaczej, zaczynamy. Jako bandit. Okej, czyli robimy gun 3 razy, a potem musimy przeładowywać przez chwilę. Mamy 20 złota na początku. Zabijanie wrogów, dostajemy złoto, okej. Warto wiedzieć. Okej. Te oczy nadal są na 2 strzały. Nie wiem, czy jest to typowe, czy... Nie. Ale... przeładowanie mi dobiło. Ale tak. Warto wiedzieć, że jeden strzał, a potem... Jak to się nazywa? Moneta jest dobrą strategią. Co ciekawe, też widać, 2 pociski na raz wypuszczamy, więc ciekawe. Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, to jeszcze zobaczymy, jakie mamy staty. Tak, czyli mamy 4 punkty. Teraz tak, damage normalnie, attack speed, czy mam attack delay, ok, crit, range, knockback typowo, exp normalnie, luck. O! Czyli szansa na więcej monet, świetny. Reload time, ok, i shot count. Ok, czyli mam tutaj 2 reload speedy, oczywiście, że biorę, luck upa też biorę. Co my tu mamy? Rapid counts. O, świetne. Świetne. Tak czy inaczej. Oto i pierwsza rzecz. I teraz co dalej? No co dalej po prostu? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, idź monetą, bo odzyskujemy ją od razu. Gun. Idź monetą. Gun. Jest. Jest fajnie. Okej. Okay. Jako, że trafiłem jednym pociskiem też tamtego dziada, to wiedziałem już, że mogę monetą od razu rzucić. Podoba mi się jak na razie bandyta. Oczywiście przeładowanie jest trochę irytujące, delikatnie mówiąc. Okej, okay, dobiliśmy. O, i teraz nas pogryzą dosyć poważnie. No, ale niestety. Jak to wygląda? Niestety nie dostaliśmy monety z powrotem, więc nadal mamy 20 tylko. I pytanie jeszcze brzmi, jak ten sklep wygląda. 19. No niedobrze. Straciliśmy 2 monety. Tak, czynić 5 talentów. Co teraz? Powiedziałbym, że... Przez to, że musimy przeładowywać i tak dalej, na pewno health up jest dobrym wyborem. I z drugiej strony range'a pytasz, co tu mamy? Wanding. Okej. Okay. Knockbacki aż tak mnie nie interesują, szczerze mówiąc. Więc po prostu weźmy większą szansę na kryta. Na razie. Zaraz weźmy to, potem tutaj reloady. I teraz tu niby jest ten luck up, ale... Nie opłaca się brać luck upa. W ten sposób nawet jeśli coś szybciej, dlatego że jak mówiłem... Po prostu nie wydaje się to być dobrą opcją. I teraz... Moneta. Dobrze. Okej. Okay. Elity też na 2 monety, warto wiedzieć. Okej. Okay. Zaś mówisz, że to może być nasz... Zgon. Tak, to było szybkie. Ale najwidoczniej bandyta jest dużo trudniejszy niż myślałem. To jest jedna opcja, a druga... Nie ogarnię po prostu, jak to... Wygląda, jakby to miało działać. Tak, czy nie, drugi poziom, i tu mamy... Serial Spender.
Zostawię bonus, kiedy kupujesz. Agile Investment. Lepsze kryty. Top frag. Combo gives bonuses. Jak będzie to? Tak czy inaczej, jej coś udało się odblokować. I teraz main menu. Głównie dlatego, że po prostu chcę pomyśleć, co zrobić tak naprawdę, bo tak, ta zdolność świetna, no ale jednak muszę jej chyba lepiej używać. A z drugiej strony ten proszek. Nie wiem, czy nie jest aż taki dobry. Dobra, spróbujmy jeszcze raz z monetą. W następnym epizodzie, jak jeszcze będziemy brać właśnie już ze sobą, no, znane nam do tej pory, pewnie znane właśnie te proszki niewidzialnościowe. Na pewno to, co widzę, to też to, że trzeba, co nie ma chce, nie chce, trzeba po prostu odinwestować mocno w ten. Reloady. Popatrz, no, teraz przez reloada dwa gluty mnie po prostu ugryzły. Nie podoba mi się to po prostu. A, jedno tylko co też zauważyłem, ponieważ monety nie powinienem używać jako gwarantowane ubicia, a używać raczej jako asystę, kiedy przeładowuję. To może też być mądre. Tak, wciąć się kombo, super, czyli nie sięgniemy. I tak, dwa przeładowania, super. O, zdrowie, przeładowanie. Mamy lakapa oraz... Fajne. Fajne rzeczy. Tak czy inaczej, przeładowanie będzie podstawą i lak będzie podstawą, żebyśmy mieli więcej monet. Oczywiście do Magia i inne tym podobne rzeczy, jak najbardziej też trzeba brać. Ale tak, okej. Okay. Nie muszę szczerze się cieszyć czy płakać. Chyba, że są bardzo szybkie, co będzie irytujące. Ale z drugiej strony... Właśnie. Łatwiej się ich pozbyć. Łatwiej niż dymków. Bo jak taki glut idzie, to glut jest pokonany gratis do nietoperza. Czyli nietoperz gratis do gluta. Jak zło, tak zło. No patrz, no gluty to naprawdę jeden strzał, dwa gluty. Więc jest fajnie. No tutaj tylko trzeba dwa strzały poświęcić. Ewentualnie, właśnie, jeśli nie dwa strzały, to strzały monety. Też już zrobię i niestety nie dostaliśmy nowych monet. A szkoda. Udało się, więc... Backup. Tutaj knockback i bierzemy taką zdolność. Bo co by było, nie było, wydaje mi się, że to być bardzo cenne. Reload i... Extra barrel. Zdobyć. Musimy to zdobyć, to będzie takie cenne, że masakra. Jeszcze większa szansa na to. A, pójdziemy jednak w tę stronę. Dodatkowy pocisk może być cenniejszy niż to. Ale to w sumie też jest dodatkowy pocisk. Tam jest pełny. Pełny, pewny, gwarantowany. A tutaj niekoniecznie. O, monetka. Okej, okay, fajnie. I była ta piła. Ciekawe, dobiję mnie to perze, ale nie wiedziałem, żebym monety odzyskał. Okej. Okay. Oj, wyrzucił monetę na nic. Dobra. Jest i tak znośnie. Oj, powinienem w odwrotnej kolejności to zrobić, ale trudno się mówi. Tak czy inaczej, trochę szansa jest po naszej stronie, bo już kilkukrotnie widzę, że odzyskaliśmy monety, czy nawet dostaliśmy te dodatkowe. No nie jest najgorzej. To mogę szczerze powiedzieć, nie jest najgorzej. Teraz pytanie tylko co dalej, bo tutaj mamy znowu większą szansę. O! Poznajesz chyba sklep tak tutaj. I trzeba iść naokoło. Tego się nie spodziewałem. Reloady czy większa szansa na tamto? Pójdźmy do sklepu. Zobaczmy, jak to działa. Range up. Knockback up, health up. Nie wiem do końca, jak miało to działać. Wezmę range upa. Okej. Okay. Czyli tak to działa. Zostawię sobie to, szczerze. Kolejnego rerolla już nie robię. Ale okej, okay, czyli w taki sposób są sklepy. Trzeba jakby za talent kupić wejście do sklepu. Okej, okay, na przykład będę wiedział, że trzeba tu mieć więcej, dużo tych... jak to się nazywa? Pieniądzów. Żeby dobrze ze sklepu skorzystać. Okej. Okay. Fajnie.
fajnie. Ale kurczę, to podejście wydaje, albo mi się wydaje się, albo naprawdę lepiej mi idzie niż to, co mieliśmy przed chwilą. To nie mówię o tym, że dotrwałem dłuższej nocy. Jeszcze nic nie oznacza, ale naprawdę tak jakoś... Wydaje mi się, że jest solidniej. O nie, już mnie gryzą. No ale co, jak mówię, ja tu nie gram teraz pod to, żeby mieć nie wiadomo jak wielkie combo i żeby to było jak spektakularnie, idealne. Ja to ogrywam po prostu z przyjemnością, bo gra wydaje mi się świetna. A widzę też, że wyświetlenie jakieś tam robi, więc czemu nie? Czemu przez jakieś mam myśli bliskie standardowi. Chociaż jak mówiłem niejednokrotnie, ja to nie robię tylko dla wyświetleń czy coś. O. Muszę to wziąć. Może to wydawało się głupie, że się tak rozdwajam, ale muszę to wziąć. Dodatkowa szansa na strzelanie fajerwerkami. No ja to chcę, ja to muszę mieć. Tak czy inaczej jest świetnie. Okej. Okay. Gen ma trochę mniejszy zasięg niż mi się wydawało. Ale mimo wszystko powoli się nauczyłem kontrolować tego, jak on działa. Czym to, jak on działa, nie tego, jak on działa. No ale tak, jest dobrze. Przeładowanie też mam już na tyle szybkie, że... Chociaż będą zdarzać się nam intruzi, którzy dotarli do nas, no to patrzcie, no da się to naprawdę ogarniać. No jeszcze te potrójne pociski czasami, to jest coś, co będzie nas ratowało teraz, chwilowo, przez to, że będą się czasami pojawiać, a potem będzie jeszcze lepiej, jak będziemy mieć na stały ten trzeci pocisk. A coś mi mówi, że po tej nocy jest szansa, że to osiągniemy. Więc tak. Dobrze. W ogóle fajnie by było zejść poniżej sekundy z przeładowaniem. Nie wiem, czy to jest realne, ale zdecydowanie byłoby super. I teraz tak... Kryty czy... No, chyba... Krytów... Teraz... Idę tędy. Fajne! Definitywnie to wezmę sobie po tej nocy. No, ale najważniejsze, trzy pociski. To już na pewno będzie potężna zmiana. Teoretycznie teraz jestem w stanie 3 gluty wyeliminować albo nietoperza. 2 gluty i tak podobne. Ciekawe, czy jak poleci więcej pocisków? Tak! Jak mam więcej pocisków, jestem w stanie eliminować nawet oczy chyba. Chyba 4 pociski wystarczają na oczko, jak tak teraz myślę. Dobrze. Czyli już widzę, że tutaj w tym polega na ilości pocisków, a nie tylko na ich samej w sobie sile. Podobnie mi się. Kurczę, podobnie mi się. Ale kto by pomyślał, że taka prosta gierka o tym, że musimy po prostu wysyłać jakby strzały do 4 ścieżek, po prostu będzie taka świetna. Naprawdę ta prostota ukryta w tej grze z tym jakimś takim... Nazwałbym to urokiem, jakimś charmem, jak to się po English mówi, specyficznym. Naprawdę nie wiem, co to jest, ale uwielbiam tę grę. Jest bardzo prosta. Naprawdę, wiesz, że może by dało się podobno osiągnąć na jakichś starych Game Boyach czy coś, ale... Ale nie wiem, co to jest. I tu mówię wam szczerze, naprawdę nie wiem, co to jest, ale... Jest tu coś takiego wyjątkowego w tym wszystkim. Oj, jest zdecydowanie. O, talent package. Dobra. Tak się inaczej bierzemy, tak? Tak? I proszę, poniżej sekundy. Udało się. Udało się, mamy to. Poniżej sekundy na przeładowanie. Ten przebieg może być miał jeszcze nadzieję. Poleciała frajerwerka. Znowu frajerwerka. Teraz poleciało ostrze. Nie no, da się żyć. Da się żyć w taki sposób, mając szanse na pociski, krótkie przeładowania, no to już jest piękne. Naprawdę jestem w stanie to ugrać jeszcze. No tak, przykład wziąłem to już ten sklepik, żeby nie było. I tak, pójdziemy niedługo na zakupy, tylko potrzeba więcej pieniądza. O, a czy bym za to, że udało się 5 pocisków naraz strzelić jako bandit? Ciekawa rzecz, czy to w sumie liczy też ostrze i fajerwerki do tego achievementa. Czy fajnie, nie będę narzekał, ale... Nie wiem, czy powinno. Jeśli tak, no to jej. Jeśli nie, to haha, oszukałem system. Tak czy inaczej, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Poza tym, jak ja się po prostu ekscytuję tę grę i tak tą grą. Albo jak lubię grać w tę grę, ale celowo się mówię, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. I dobra. Co jeszcze w sumie mogę dodać? Twórca bądź twórcy, bo nadal nie jestem pewien, czy to jest jeden, czy więcej.
Wiem, że otworzyli chyba Patronite, żeby móc wspierać ich projekty. Więc tak szczerze, totalnie, całkowicie, 100% szczerze. Jeśli uwielbiacie grę tak jak ja, a w przeciwieństwie do mnie macie finansowe możliwości, żeby ich wesprzeć, zachęciłbym do tego, bo to naprawdę jest świetne. Nope, tego nie potrzebuję. Prędzej bym wziął tak. Może powoli bym też pomyślał o tym, żeby iść do tego sklepu. Nie, weźmy tu jeszcze więcej krytów. Dobra. Bo gra jest na tyle wspaniała, że z chęcią po prostu wsparł dalej ich. Nie wiem, że w miesiąc, ale raz jakiś czas. Prawda jest taka, że... No nie mam za dużo uszu ani sposobu na zyskiwanie funduszu, więc... Nie. Po prostu to, co mam, wolę zainwestować na razie. Powiedzmy w siebie, w swoich najbliższych. Ewentualnie raz na jakiś czas na jakichś wielkich wyprzedażach w jakąś grę, jedną lub dwie. Potem w nią nie grać, dopóki nie stwierdzę, że trzeba, żeby ją nagrać. Możecie się śmiać z tego, co teraz powiedziałem, ale taka jest prawda. Ja mam wiele gier, które kupiłem w wyprzedażach, myślę o tym, że wow, jaka fajna będzie, będę sobie mógł grać, a potem poczekam, aż nie będę miał co nagrywać, co ją nagram. Nie wiem, co się ze mną stało, że jestem teraz takim wielkim gościem, który tylko gra jak tak. Oczywiście pomijam jakieś takie kwestie jak... Ja zresztą sobie będę mówił. Ale powiedzmy, pewne gry, które są dosyć popularne. I to i na Twitchu, i na YouTubie, i ogólnie. Robią wielką furorę. Ale jest kilka takich... to gry grupowe, tak tylko jeszcze wam powiem. Ale konkretów nie powiem, bo nie chcę może po prostu... Jakby to nawet powiedzieć... Może zdradzać tajemnicę? Kto wie, może kiedyś ją zobaczycie. Kolwiek z tych gier. Nawet tutaj. A może nie. Jak czynić, weźmy to. Sklepy będą lepsze. Teraz kupmy to i... Przeładowanie? Ja, przeładowanie. Czemu nie? Jest coraz lepiej. I teraz tak, po tej nocy... Prawdopodobnie pójdziemy do sklepa. I tak, wiem, że jest osiągnięcie za przylosowanie sklepa chyba 5 razy. Jednego, tego samego. Jeśli będą naprawdę podziwny talent, a przylosowania będą tanie, to mogę też to zrobić. Chociaż głównie jeśli miał tam iść, to lecę tam z zamysłem zdobycia talentów lepszych. Nie myślę o kupieniu przeładowania. Jeśli nie przeładowania, jako że mam teraz większą szansę na trafienie epickich i rzadkich, to fajnie byłoby zdobyć więcej pocisków. Albo większą szansę na te fajerwerki i inne tego typu dodatki. Poza tym, to nie wiem, co o tym myśleć. Ale no, to, co na pewno mogę w 100% z pewnością powiedzieć, nasze przeładowanie teraz jest tak krótkie, że nawet się nie muszę nim przejmować. Bo ciężko mi teraz znaleźć moment, w którym ono by naprawdę miało z czymś przeszkodzić. Albo w czymś bardziej, z czymś. Ale no. Po prostu... Tym razem nie wiem, co się zmieniło względem tego, jak to było na pierwszym podejściu, ale idzie naprawdę znacznie stabilniej, lepiej i w ogóle bardziej. Nawet nie czujesz takiej potrzeby, żeby rzucać w nich monetami. Oczywiście, czasami są takie chwile, że rzucę tą monetą. Po prostu, bo czemu by nie? Ale to nie jest tak, że czuję potrzeby to zrobić. Ale dobra, zanim coś... Sklep. Bierę. Reroll. Big Shot. O. Rain. Wow, fajne. Ale nie, kupię to. I to. I zrobię rerolla. Kupię co? Ogólnie mlaka, ale wolałem jeszcze przy przeładowaniu. I tak, obkupiliśmy się nieźle. Jestem ukontentowany tym, jak ten sklep zadziałał. I teraz tak. Mam już wystarczająco dużo szansy na monety, więc mogę i ten talent wziąć. Nie, tego nie biorę na dole, nie mam za dużo umiejętności. Ale pójdźmy tak, może... W sumie to tyle. Dobra, noc 10, połowa za nami, a już 20 minuta. No nie wygląda to najlepiej. Wybaczcie znowu zacięcie, ale tak, na mównicy. I zgubiłem trochę wątek, co ja chciałem zrobić, powiedzieć. Więc wybaczcie. Ale tak, no, łatwo mi rozproszyć w niektórych momentach. Tak czy inaczej, po prostu idźmy. A, dobra, pamiętam, 20 minuta, dopiero 10 nocy.
No nie wygląda to najlepiej. Chociaż jeśli się postaram, to może uda się trochę jeszcze nadgonić. Przez to, że nie będę długo siedział nad drzewkiem umiejętności. Chociaż nawet mnie to będę siedział za długo i tak. Dobra, 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 dobra. Nie. Zła kolejność, przez co glutek mi ugryzł. Ostrożniejszy i bardziej pilnować tego, gdzie strzelam i jak strzelam. Ale hej! Naprawdę, ja jestem zadowolony jak to, na to, że to jest teoretycznie pierwsze podejście nadal, czy tam drugie. Pierwsze czy drugie to w sumie mała różnica, no, po prostu już dopiero się uczę, bandycy. Tak, teraz może idziemy pod takie rzeczy, ale z czasem będę musiał zobaczyć jego inne umiejętności i tak dalej. Chociaż to raczej nie będzie następny odcinek, bo w następnym chciałem zobaczyć jakieś challenge. Więc tak. Szybko idziemy gdzieś. Nie tutaj gdzieś jakoś bym poszedł, więc tak, 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 tak. Tak, tak. Sklepu jednak będę unikał, bo nie chcę sklepa. A to nie jest aż takie świetne. Lepiej będzie pójść tak, tak i tutaj coś jest. Dobra. Swoją drogą attack speed jakoś mi się ulepszył. Nie wiem jakim cudem. Nie wiem, może coś jest jakoś wliczane. Reload speed do tego? Nie wiem. Na pewno nie wiem, od czego to zależy. Ale tak, w sumie attack speed jest równy reload speedowi. Teraz dopiero zobaczyłem, czy przerwa między atakami w sumie. No, mnie ugryzło coś niestety. Ale ciekawe, że im szybciej przeładowujesz, tym szybciej umiesz strzelać. Może coś, może coś jest, że w sumie ci, którzy lepiej przygotowują, czy szybciej są w stanie magazynek wymieniać w jakiejś broni, ci też z natury szybciej potrafią strzelać. Nie wiem, ja się naprawdę na tym nie znam. Broń to wiem tylko tyle, że istnieją niby różne klasyfikacje, kategorie tego, ale jakby ktoś mi pokazał broń, ja nie wskażę z jakiego jest roku, ani z jaki typ. Za bardzo. I okej, okay, znam niektóre może marki i jakieś tam powiedzmy nazwy, ale z tego, że znam nazwy, jeśli... Prawdopodobnie gdyby ktoś mi pokazał kilka podobnych broni, to nie rozpoznałbym, która jest z tą konkretną, a która z czymś innym. Też jeśli chodzi o nazwy, tylko takie... To mam być totalnie szczery, to... Nie wiem, może kojarzę z dwie, góra trzy? Czy nawet te dwie to tak... Nie jestem pewien. Na pewno to jest jedna broń, którą... Nie, dobra, dwie są. Takie stuprocentowe. Te. Te, są dzieckie 100%. U, widzę jakiś legendarny talent. Jak on działa? A! Piękne. Zaczyna mapa, zbroja dla konia i pierwszy battle pass za darmo. To jest takie po prostu, Jezu. Nawiązanie do tego, jak teraz są okrutne czasy. Tym wszystkim battle passami i tak dalej. A dla tych, którzy nie wiedzą, nawiązanie do zbroi dla konia jest też związane do niesławnego, bardzo badziwnego DLC-ka do Elder Scrollsów 4, znanych jako Oblivion. Dosłownie był DLC, który daje wam końską zbroję. Nie pamiętam, czy ta zbroja cokolwiek dawała, czy to zupełnie było tylko estetyczne. Ale tak, ogólnie, najgorszy DLC-k w historii Elder Scrollsów teoretycznie. Mi nie kojarzy, żeby inny był jakoś tak bardzo hejtowany i taki badziewny. Oj, za szybko teraz lecą te potwory. Więc muszę znowu wrócić do rzucania monetami. Ale szczęście tylko jeszcze jedną monetę i nawet jak nie dobiję, to ta jedna moneta teraz nie jest taka tragiczna. A nawet powinienem dobijać, bo teoretycznie biję teraz 13 ponad. Nawet więcej niż 13, oj tak, jest zdecydowanie więcej. Pamiętam, czy było 10% pieniędzy, czy 20%, ale tak czy inaczej, dużo bije. Więc sporo wrogów w tym momencie powinny być w stanie ubijać. Niekoniecznie jestem w stanie stwierdzić, jak bardzo, bo na damage'ach tutaj się nie znam, jeśli chodzi o tę grę. Głównie wiem tyle, że podstawowe ataki są wystarczające do pokonania bloba, ale nie są wystarczające do tych oczków. I że nie wymagają kilka ataków więcej niż oczki. A oczki natomiast w zasadzie dwa lub trzy. Trochę więcej niż bloby.
Ale tak, to są takie bardzo oczywiste oczywistości. Tak, tak, to biorę, wyciągnę. Tak, reloady oczywiście. I potem frajerwerki, oj tak, jest dobrze. Zrobiłem jakim cudem? Mam 4 ataki. Jak ja to zrobiłem? Ja mam coś, co zadaje kolejny atak. A, okej, okay, po prostu naliczyłem ten czwarty atak za to, że ostatni pocisk z magazynku. Ostatnia komora magazynka, jak zwał, tak zwał, po prostu wyszliwił jeden dodatkowy. Przybałem, że coś zepsułem, coś przegapiłem. Ale nie, jednak wszystko jest na miejscu. Dobra. Skupmy się w takim wypadku na przeżyciu tego wszystkiego. Tak. Prędkość przeładowania coraz niższa, więc coraz lepiej. Super. Zatem idzie coraz lepiej, będzie szło nam ogarnianie wszystkich wrogów. I w sumie już nawet naprawdę nie muszę się obawiać, bo większość wrogów, których jestem w stanie rzucić monetą, od razu tę monetę będzie zwracać. Pomijając ewentualne szanse na zdobycie dodatkowej, czy nawet podwójnej, dodatkowej, bo no jednak mamy tu coś za 25% szans na dodatkową monetę. Ale no, jakby nieistotne, nie przejmujmy się niczym, tylko róbmy rzeź na tych bebodstwach z loku. Tak, definitywnie, szybsze przeładowanie to jest podstawa chyba gry bandytem. Mimo nawet tego, jakiego mam teraz szybkie i tak dalej, to nadal będę otrzymywał czasami obrażenia jakieś. Jak mówię, ja nie jestem tutaj po to, żeby być prostym w tej gry, żeby robić najlepsze komba, najoptymalniejsze ścieżki. Tylko żeby grać po swojemu, robić to, co mi się chce, wymyślić jakieś głupie strategie czy zasady dla siebie. Ktoś daje mi to, jako że ostatnio grałem orbami, teraz nie będę grał orbami. Albo różnym takim, nie wiecie o co chodzi. Utrudniam sobie życie sam z siebie, bo tak chcę. Ale no, i tak jest nieźle. I teraz tak, mamy 10. Bardzo dużo bym powiedział. Więc tak, wezmę to, co tutaj widzę i na pewno chcę. I mamy jeden punkt idealnie na to, żeby otworzyć sklepa. I teraz tak. Backup, tutaj niczego nie potrzebuję, tutaj Rapid Hands. Mogę wziąć oba, nawet wszystkie trzy. Reroll. To wezmę, to wezmę. To też, czemu nie? Reroll. Nie wiem, który to reroll, ale zacznę się robić drogie, więc reroll. I już następnego nie zrobię. Nie był, bo to niestety 5, ale wezmę te. Wychodzimy, mając nadal 50 monet. I mnóstwo dodatkowych umiejętności. Teraz już bardzo często będziemy trafić na monety. Po prostu nie ma szans, żebyśmy ich nie dostawali. Przez to 62%. Nawet przy najbardziej nieodpowiednich, jakby, opcjach, no nie ma szans. I faktycznie, jak widzicie, ulepszenie reload speeda przyspieszy nam też wystrzeliwanie tych pocisków, więc jest świetnie. Więc tak, reload speed to definitywnie jest najlepszym źródłem wygrywania. I niestety za tym będzie trochę smutne to może być, ale obawiam się, że często będzie się kończyło w ten sam sposób, czyli że będę właśnie brał milion reload speedów. Po prostu, no. Tak będzie wyglądała gra bandytem. Na pewno są inne strategie, tego nie neguję czy coś, ale ta na pewno jest najłatwiejsza, więc często będę się do niej odnosił po prostu, czy do niej wracał, kiedy będę chciał wyższe dości pokonywać. Pamiętajcie też, że każde kolejne nasze spotkanie zawsze ma jakieś dodatkowe modyfikatory utrudniające. Bo to nie jest tak, że wszystko pokazuję wam na najniższym, czy tylko te progi, żeby w zasadzie, a dobra, udało się odblokować maga na przykład za trójkę, chociaż nie pamiętam, gdzie Iwan był. Bo teraz będziemy grać magiem od zera do tej trójki i tam dajmy to wyżej, potem ucznikiem coś, nie. Ja tutaj nie przychodzę każdą postacią każdej trudności. Coś tego typu, nie. Każde podejście jest na wyższym poziomie trudności, jeśli udało się wyższe odblokować. Ja to robię z premedytacją. Po prostu chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało najwyższe wyzwanie, najwyższy poziom trudności. I ostatecznie może przejść go każdą z klas. No, poza tym alchemikiem, bo... Jak wiadomo, jego jeszcze... Tak teoretycznie w samej grze jeszcze nie ma. Jeśli mam być szczery, to nawet nie wiem kiedy będzie, wiem tylko, że będzie, bo chyba na jakiejś aktualizacji informacyjnej na Steamie co do tego wszystkiego. Jak też pisali o tym Patronite, to też właśnie wspominali o tym, że jest w planach. O. W ogóle patrzę na taką piękną umiejkę. Ale z chęcią przygarną. Udałoby się, ale no niestety nie mam na razie jak, więc następna noc.
259 zł. Za mało. Na ten, na 5 rerolli. Nawet jeśli właśnie bym miał nic nie kupować. Ja chcę po prostu osiągnąć 5 przelosowań sklepów. Więc chcę. Trzymajcie po prostu kciuki, żeby to się w końcu udało. A póki co, mając 0,21 na przeładowanie, róbmy rzeź przy użyciu naszego gun. Bo pamiętajcie, jeśli macie jakieś problemy, gun prawdopodobnie rozwiąże je wszystkie. A jeśli ich nie rozwiąże, to spowoduje wam więcej problemów. Broń palna. Ciekawa rzecz. Najczęściej bardzo potężna w grach, w szczególności jeśli to jest setting taki ala średniowieczny. Taki ala fantasy bardziej powinien być niż ala średniowieczny. Chociaż w średniowieczny broń palna też nie byłaby taka dosyć potężna i jedną z lepszych opcji. Wiem, że w wielu też takich, powiedzmy, światach czy opcjach, gdzie jest broń palna, często ona jest bardzo potężna. Chociaż nie zawsze aż taka do końca. No, co ciekawe, mogłem powiedzieć nawet na przykładzie RPG-ów, które prowadzę, czy w które gram. To tak, w samym D&D, piątej edycji, podkreślam, bo głównie gram w piątą edycję, z tego czasu się też grywało dużo fajnie w 3,5, no i pierwszego Pathfinder, ale wracając, w piątej edycji D&D, broń palna szczerze nie jest niczym wyjątkowym, wręcz można powiedzieć, że najłatwiej ją przywrócić do zwykłej kuszy, po prostu. Tak, wymaga przygotowania, no tak, bije nie najgorzej, ale nic jakiegoś nadzwyczajnego. Tak, mogłabym powiedzieć właśnie ciekawostka, jeśli chodzi o Pathfindera drugiego, którego też dużo teraz śledzę, gram, prowadzę i tym podobne. Tam broń palna jest naprawdę ciekawej pozycji, bo... I tutaj nie powiem, czy się z tym zgadzam, że to jest dobre podejście, czy nie, ale generalnie mówiąc, tam broń palna nie słynie ze swoich obrażeń. Jako tako. Broń palna słynie raczej z tego, że ma zabójcze trafienia krytyczne. Czyli jak już się krytyka. Co dla tych, którzy nie wiedzą, co na standardy Pathfinder oznacza najczęściej albo naturalną 20, czyli 20 na kostce, albo rzucenie o 10 wyżej niż wynik wymagany, żeby trafić wroga. No to dostajecie nie tyle co tradycyjne po prostu na standardy Pathfindera obrażenia raz 2, to jest dosłownie obrażenia razy 2 plus jeszcze jakieś tam dodatkowe benefity. Często dodatkowe 1, 2 lub 3 nawet kostki. Tak czy inaczej, no. W ogóle chyba też efekt ze specjalizacji krytycznej broń palnej był dosyć ciekawy. Ale tak. To ciekawe właśnie tak. Broń palna nie jest tam najbardziej zabójczą. I raczej jeśli chcecie używać broń palnej, to... Ciężko powiedzieć, żeby to była zła opcja, bo to jest... Opcja? Dosyć na równi z innymi, może trochę słabsza pod względem obrażeń, ale ma dużo innych fajnych efektów i bonusów. Ale co mogę powiedzieć na pewno, to... Może nie jest taka, jak wiele osób by chciało. Tak samo sama klasa strzelca, czyli dosłownie Gunslingera, który co ciekawe nie jest zestawem tylko na broń palną, można go jak najbardziej grać z kuszą. Wbrew temu, co wiele osób może chcieć, nie jest do końca nastawiona na bycie typowym zadawaczem obrażeń. Jest to klasa, która ma mnóstwo wspaniałych opcji wspierania innych i nakładania nie najprzyjemniejszych efektów na wrogów. Ale tak, to jakie wsparcie zapewnia, oj, świetne. No ale wracając, może być dobre obrażenia, może być dobrym obrońcą i tak dalej, ale raczej są rzeczy, które wymagają po prostu trochę farta i naprawdę ostrożnie dobranych elementów, żeby to osiągnąć. W czasie, kiedy wsparciem tak naprawdę nie wymaga za dużo. Ale nadal. Jeśli ktoś kiedyś by grał w drugą edycję Pathfindera i chciałby jakąś postać, która potrafi robić nie najgorszy damage, a jeszcze z wspaniałym wsparciem, oczywiście polecam Gunslingera. A teraz tak, sklepik to biorę. Kryty mogą w sumie też wziąć, ale nie pomyślałem. To rzeczywiście biorę. Dobra, kryty wezmę. Wezmę, pociągnie. Tego nie potrzebuję. To w sumie mogę wziąć, to też. O, jest osiągnięcie. Okej, czyli setka to już jest ostatni. No i wezmę wszystko, znowu przelosuję, wezmę wszystko. Przelosuję. Wezmę wszystko. Przelosuję. Wezmę. Nie. Nie, chyba wszystko. Ten sklep to już wygrał życie, po prostu. To poważnie wygrał życie. I powoli się zbliżamy już naprawdę do świetnych wyników. Pomiędzy że też się zbliżamy się do kopalni. Ale tej kopalni nie wiem, czy by dobrało, bo to już moc 11, nawet za szybko się nie wypłaci.
No co, za to się szybko wypłaci? Zobaczcie, co ja żebym zrobił. Maszynowy pił po prostu. Chociaż nawet niż maszynowy pił, to bardziej może nawet wyszedł z tego tak zwany Gatling Gun. Czyli jedna z tych dwóch broni, którą teoretycznie znam. Druga jest AK-47, tak tylko powiem. Jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, karabiny snajperskie, to tak, ciężko byłoby mi określić. W sumie z innych to jeszcze może tego, kojarzę też coś takiego. Ale to nie sam w sobie pistolet, co... jest to marka też jeszcze, Colt, z takich, które kojarzę, no i oczywiście Desert Eagle też jest. Okej, kojarzę więcej broni niż myślałem. No, oczywiście jest też wyrzutnia jakichś rakiet. Też może bym skojarzył. Znam też coś takiego bazooka, czyli nie wiem do końca, co to jest tak precyzyjniej. Ale tak, nie jestem jakimś wielkim znawcą broni, co znam nazwy i tak dalej, ale nawet nie umiem określić, do czego one się czasami odnoszą i rozpoznać tego wszystkiego. Oczywiście jest też typ broni rewolwer, to łatwo trochę rozpoznać. No są, powiedzmy, automatyczne broni, półautomatyczne. Mogę tak mówić, jakie podstawy, ale nawet nie wiem, czy to są podstawy, czy to nie są jakieś głupoty, które sobie wymyśliłem i nie mają w ogóle żadnego zastosowania. Oczywiście są strzelby, znam też shotguny. Przez niektórych. Ja nie wiem, czy strzelba shotgun to samo. Jak mówię, ja totalnie się nie znam na broni palnej. Na broni do walki wręcz, tak zwanej białej, może się trochę bardziej znam. Ja mówię trochę bardziej. Mam ponad 100% szczęścia, fajnie. Ale wracając, mówię trochę, bo... osobiście nie nazwałbym się też jakimś dobrym znawcą. Ale tak, no... mam być totalnie szczery ze wszystkimi, to coś na pewno jest takiego, co tam mogę skojarzyć. A, znaczy teraz dostaliśmy za to, że kupiłem Rare, Common i Epic Talent z jednego sklepu. Ja już nawet szczerze nie myślę, co kupuję, po prostu co się pojawi, to biorę. Nie musiałem tej rolki robić, ale dobra. A jeszcze jeden talent, gdzie jest jakieś może na przeładowanie? Ej. Nie ma chyba przeładowania. Nie to, żeby to było potrzebne. Weźmy kryty. Nie, przepraszam, to jest zasięg, nie kryty. Zobaczymy, ile zarobimy. Jedna moneta na start, zobaczymy, ile będzie na koniec. Ale coś mi mówi, że... ile by nie było już... Nie mamy szans tego przegrać, po prostu. Znowu zrobiłem coś psute. No i przez to, że na początku nawet nie zdałem sobie sprawy, że jedno i drugie są współgrajem, że to takie potężne, spsute, idealne, czy coś wyjdzie, a ty patrz, no po prostu to sobie teraz klikam na sobie przyciski, gdzieś obróci tam strzeli, bo nie muszę się niczego obawiać. Głównie dlatego, że wystrzeliwuję bardzo dużo pocisków, bo nawet jakbym chciał kliknąć na jeden strzał, to bardzo często mogą wylecieć dwa czy coś. Ale kurczę, nie. Szczerze spodziewałem się, że wam to będzie dużo trudniejszy po tym, jak wyglądało to pierwsze podejście. Ale tutaj takie nope. On po prostu musi rozkręcić i pyta... no, robi totalną rzeź. Podobie mnie się. To bardzo mnie się podobi się. Chociaż mieliśmy być totalnie szczery, to wszystkie klasy mają coś fajnego w sobie. Wszystkie, można powiedzieć, mnie się podobią się. Więc nie powiedziałbym, że to jest jakaś słaba, nieciekawa klasa, czy cokolwiek tego typu. Nie, co to nie. Po prostu są klasy, które mogę bardziej preferować nad innymi, ale wszystkie są świetne. I tak dalej. No. Chociaż nadal mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że takich ogólnie dostępnych to... nie wiem, która byłaby w sumie najłatwiejsza, najtrudniejsza. Definitywnie Wojownik jest trochę trudniejszy niż reszta, ale przez trochę trudniejszy nie mam na myśli dużo. No, łatwo nim też grać, ale no, może być trochę... teraz jeszcze, przy tym jesteśmy gdzieś tutaj, zostawiłem sklepik. Zostawiłem, dobrze. Work for hire, tak. Health, tak. Knockback niech będzie. Fireworki, tak. Health, knockback. Powder keg? Wezmę, bo czemu by nie. Chociaż nie czuję, żebym tego potrzebował. Draw.
Nie, to... Biorę takie głupoty, ale... Po co? Po co ja to biorę? Przecież pewnie żadnego rezultatu z tego nie będzie. O Jezu. A ja się tylko to wezmę. Kolejny sklep. O nie, co mało mamy. I teraz wezmę to. I teraz stop frag. Agile investment. Serial spender. O. Okej, kilka się zmieniło, ale... Szczerze to nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Tak, całkowicie szczerze. Bo fajne rzeczy, ale... Miałem te same trzy wybory, które miałem przy... tamtym wylepie, czy coś. Też nie mam pojęcia, czy... Ja znowu nie zauważyłem, że po prostu można wybrać te talenty, jakby, które masz no, ze sobą? Czy co? Czy tamte po prostu okienko wybierania tych pakietów już jest nieistotne? O, 100% crit chance mamy. Dobra, to nie było trudne do osiągnięcia, ale ja się będę zachwycał tym wszystkim non-stop, po prostu, bo to jest... To, co tutaj się stało, to... No nie wiem, czy często się zdarza. W sumie ostatnio gram łucznikiem, chyba też miałem jakieś super spsute, broken buildy i w ogóle, więc te... Ale nadal, nie wiem, czy aż tak spsute, jak to. Po prostu nie pamiętam. Wiem, że ostatnio graliśmy łucznikiem, że tam były te... same namierzone strzały, ale... Nie wiem, czy te strzały były potężniejsze i mocniejsze, czy to jest potężniejsze i mocniejsze. Mnie teraz mi tak zastanawia, kim łatwiej byłoby osiągnąć taki stan, że po prostu jest się nietykalnym i się po prostu przejdzie wszystko bez otrzymania obrażeń chociaż raz. Nie wiem, czy nieotrzymywanie obrażeń chociaż raz liczy też te obrażenia, które dostaję na początku nocy za to, że po prostu mam taki, a nie inny poziom trudności, czy nie? Jeśli nie liczy, to... To będzie łatwiej nawet na wyższych poziomach mogę to spróbować zrobić. A jeśli liczę, zawsze mogę pójść na poziom pierwszy czy tam zerowy. Na największym po prostu easy mode, jaki istnieje, spróbować to osiągnąć. I co do tego, to akurat nie mam nawet wątpliwości, żeby mi się bezproblemowo udało, bo... No bądźmy zasadnie szczerzy. Gra nie jest zbyt trudna, jeszcze wydaje się być dość easy. 999. Przekroczyliśmy próg zbieralności monet. Przekroczyliśmy próg zbieralności monet. I zapomniałem o umiejętnościach. No trudno się mówi. Naprawdę bardzo trudno się mówi, no... Co ja z tym zrobię, że po prostu zapominam o takich pierdołach? Patrzcie. Nie chcę już nam zmniejszać prędkości przeładowywania. Chociaż tak 0,05 jest... wystarczająco... O, ale tam już wszystko. Dobra, weźmiemy też to. To... Tutaj też mogę coś wziąć. Też mogę wziąć. O, to też. Czy jest coś cennego? To jest bardzo cenne. Tak, tak. No. Chyba nie muszę nic mówić. Naprawdę, ja już uważam, że nie muszę nic mówić. To wszystko mówi samo za siebie. No, naprawdę mówi samo za siebie. Jeszcze jak będę używał umiejętności, to w ogóle, o Jezu, jak to pięknie będzie działać. Nie, żeby to naprawdę miało jakiekolwiek znaczenie, bo no, po prostu te umiejętności, okej, okay, wyleczą, dadzą jakiś niewielki bonusik, ale najprawdopodobniej nawet go nie odczujemy. To jest to, jak to wszystko wygląda. Może nawet osiągniemy ten najwyższe stadium, bo nawet nie wyobrażam sobie, żeby go nie osiągnąć na takim buildzie, no. Bądźmy ze sobą szczerze. Ciekawe w ogóle, ile ja był w stanie wytrzymać na nieskończonej nocy. Bądźcie, bo tym jak tutaj przeżyłem 20 to osób przy nieskończonej nocy. Będę musiał to chyba sobie sprawdzić. Rzeczmy, żeby nie było, nie pokażę wam tego na odcinku bezpośrednio, co raczej sobie to będę robił dalej od razu. I po prostu jak będę bliski końcowi czy coś, to wtedy wznowię nagranie tego typu i wam powiem. Albo jeśli zdecyduje się inaczej, to zrobicie w... W przeciągu 5 sekund mogę zmienić zdanie, to po prostu skończę odcinek normalnie i dajmy to w następnym wspomnę, jak to wyglądało. Ale w sumie jakby było, nie było i tak... Wow. Jak ten bandyta, którego się tak obawiałem, że będzie ciężką klasą, szybko zmienił się w
maszynę do robienia rzeźni. Ale to tylko udowadnia jedną rzecz, o której mówiłem. Jeśli macie jakiś problem, gun is the answer. No, oczywiście to wszystko for the memes, żeby nie było, nie polecam pistoletów ani nic tego typu. Ten palna nie jest niczym dobrym. Nie powinniście się ruszać, nie powinniście się nim bawić. Tak dalej. Najlepiej po prostu, żeby nie było. Bez niej świat byłby lepszy, bezpieczniejszy. Znaczy, dobra. Bezpieczniejszy. Zależy, bo. Ale dobra, nie będę tutaj wchodził w moje przemyślenia teraz. Tak czy inaczej. Perfekt. Nie dało nam propozycji Endless Night'a? To jest świetne na start. To nie aż takie świetne, ale też dobre. Nie dało mi Wiecznej Nocy. Trudno się mówi. Chyba, że tam gdzieś coś trzeba było kliknąć, ale nie wiem. Szkoda, że nie dało, ale... No. To by było na tyle w tym odcinku, tak ogólnie mówiąc. I tak, odblokowaliśmy mnóstwo nowych rzeczy dla bandytów, oczywiście ustawiam to, bo to jest lepsze. I poziom 10. Więcej wrogów. Nocy 10 i 15 daje nowe typy wrogów. I teraz nie wiem, czy... A nie, additional, nie new. Czy po prostu więcej różnych wrogów będzie się pojawiać. Tak czy inaczej, no, to było na tyle. Było bardzo szybko i moim zdaniem dobrze. Chociaż oczywiście, no, prawie 5... Dobra, 53, ale prawie 47 minut, więc... znowu długi odcinek wyszedł. Ale tak czy inaczej, no... Zwycięstwo. A ja naprawdę dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, tak dalej. No i po prostu to tyle, więc trzymajcie się i hej.